Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o napiętych relacjach polsko-rosyjskich. Po decyzji polskiego MSZ o zamknięciu konsulatu rosyjskiego w Poznaniu nastąpiła odpowiedź i decyzja o likwidacji zamknięciu konsulatu generalnego RP w Sankt Petersburgu. Jakby tego było mało, podczas obrad OBWE na Malcie minister spraw zagranicznych Polski, Radosław Sikorski, ostentacyjnie opuścił salę, podczas gdy głos zabierał Siergiej Ławrow, co zostało oczywiście odnotowane przez światowe media. A to wszystko w kontekście przymiarek do zakończenia wojny na Ukrainie. Niedawno ukazał się bardzo ciekawy wywiad z Siergiem Ławrowym, który przeprowadził amerykański dziennikarz Tucker Carlson. Warto się przysłuchać, warto przeanalizować, co właśnie szef rosyjskiej dyplomacji mówi w kontekście relacji ze Stanami Zjednoczonymi i w kontekście zakończenia wojny na Ukrainie. Warto także przeanalizować. Wypowiedzi polityków w Polsce, polityków w Warszawie, tych, można powiedzieć, dyżurnych komentatorów, dyżurnych dziennikarzy, którzy próbują rozpętywać na nowo rusofobię w Polsce. Widać to po bardzo często, nawet powiedziałbym, nie tyle hamskich, co, co po prostu wulgarnych komentarzach w mediach społecznościowych, a to wszystko w sytuacji szykującego się. Właśnie zakończenia wojny na Ukrainie prędzej czy później i ogromnych problemów dla Polski z tym związanych, o czym już wielokrotnie mówiłem. Pytanie, do czego to może doprowadzić, o tym w dzisiejszym odcinku. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania. Dziękuję za każdą postawioną kawę. Zachęcam do komentowania filmu, zachęcam do lajkowania, do udostępniania linków w mediach społecznościowych i przechodzimy do głównego tematu. 5 grudnia 2024 roku, agencja informacyjna TAS opublikowała oświadczenie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z którego jasno wynika, że Rosyjski MSZ przesłał stronie polskiej notę z informacją, że w odpowiedzi na zamknięcie przez władze polskie konsulatu generalnego Rosji w Poznaniu w dniu 30 listopada bieżącego roku, strona rosyjska w odpowiedzi wycofuje zgodę na funkcjonowanie konsulatu generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu od dnia 10 stycznia 2025 roku. No, jest to jest to. Po prostu zasada wzajemności. Dodatkowo trzech pracowników dyplomatycznych Konsulatu Generalnego Polski w Petersburgu zostało uznanych za persona non grata muszą opuścić terytorium Federacji Rosyjskiej przed wyznaczonym przez Rosję terminie. Dodatkowo tutaj warto wspomnieć o tym, że rosyjski MSZ informuje, iż w ostatnich latach władze polskie prowadziły to jest cytat Otwarcie wrogą politykę wobec Rosji niemal całkowicie zdekonstruowały budowaną przez dziesięciolecia architekturę stosunków polsko-rosyjskich i otwarcie deklarowały potrzebę zadania strategicznej porażki Rosji. Koniec cytatu. Co, no, oczywiście to zamknięcie konsulatu generalnego w Rosji, konsulatu generalnego Rosji w Poznaniu zostało potraktowane jako jeden z właśnie takich bardzo wrogich aktów pod wydumanym pretekstem, jak to określił rosyjski MSZ. No, faktem jest, że rosyjskie władze podkreślają, że doszło do jeszcze raz zacytuję: dekonstrukcji budowanej przez dziesięciolecia architektury stosunków polsko-rosyjskich, a to wszystko w kontekście tej wydumanej potrzeby, zadania w cudzysłowie strategicznej porażki Rosji. No niestety wszyscy wiemy doskonale do czego to doprowadziło. Wiemy, że żadnej strategicznej porażki Rosja nie tylko nie poniosła, ale Rosja zdaniem wielu generałów natowskich, takich jak generał Kawoli jest dzisiaj silniejsza niż była przed 2022 roku. Ma armię Dysponującą potężnym doświadczeniem bojowym, blisko trzyletnim doświadczeniem bojowym w starciu z zachodnią techniką wojskową, no to, to jest żadna tajemnica, że przecież wojna na Ukrainie toczy się przynajmniej na trzech poziomach na poziomie wojny domowej no bo jednak spora część obywateli Ukrainy wypowiedziała posłuszeństwo władzom w Kijowie. Organizując tak zwaną Doniecką i tak zwaną Ugańską Republikę Ludową. Wojna toczy się na, oczywiście na płaszczyźnie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego i wojna toczy się na płaszczyźnie proxy war, czyli wojny zastępczej kolektywnego zachodu z Rosją, czy też z państwem związkowym Rosji i Białorusi. I w tym kontekście trzeba, trzeba to rozpatrywać. Wiemy dzisiaj, że te wszystkie. Blisko już 20 pakietów sankcji na, na Rosję nie dały żadnego znaczącego efektu. Trudno mówić o jakimkolwiek y, ciosie strategicznym, jakiejś porażce Rosji. Niektórzy domorośli geopolitycy w Polsce mówili nawet, że Rosja do lata 2023 miała się rzekomo rozpaść. Zresztą takich prognoz było znacznie więcej. Były prognozy, że Rosja może nie dotrwać do roku 2000. Nawet takie publikacje w Warszawie były publikowane. Przez rządowe ośrodki. Mówiłem o tym zresztą także w podcaście geopolitycznym. Obecnie na fali tej nowej odsłony wojny na Ukrainie po 2022 roku mnóstwo tego typu przewidywań było. To wszystko oczywiście okazały się nieprawdy. Rozniecono ogromnie rusofobię, rozniecono ogromnie taką nienawiść i taki, powiedziałbym, nawet rasizm kulturowy wobec, wobec Rosjan w sytuacji, kiedy Filharmonie przestały grać kompozytorów rosyjskich, teatry przestały wystawiać sztuki rosyjskich dramatopisarzy. Uczelnie, uniwersytety zaczęły zrywać relacje, czy znaczy zerwały relacje z uczelniami z Rosji, zerwano prawda, więzi kulturowe, naukowe. No, to jest absurd, to jest oczywiście podniesienie takiej ksenofobii do, do, do poziomu rasizmu, do poziomu takiego prymitywnego, zoologicznego wręcz rasizmu, zoologicznej rusofobii. To nie ma nic wspólnego z dbaniem o polską rację stanu, ani o polski interes narodowy. Z Rosją rozmawiają wszystkie najważniejsze państwa świata. Rosja nie jest w żaden sposób izolowana, co zresztą było widać na ostatnim szczycie OBWE. Te wszystkie teatralne gesty szefa polskiej dyplomacji, to jest tak naprawdę dzieci nada, to jest przedszkole, to są chłopcy w krótkich spodenkach, którzy próbują udawać polityków i poważnych, poważnych graczy, a tak naprawdę Zostaną ograni i to bardzo szybko, zresztą Polska już jest ogrywana, niestety, i to będzie, to będzie widać w, da, w kolejnych miesiącach i niestety w kolejnych, w kolejnych lat, latach. Tego typu wypowiedzi, jak wypowiedź Radosława Sikorskiego w odpowiedzi na decyzję rosyjskiego MSZ-u, że tutaj, cytat, przyjmujemy tę decyzję rosyjską z dostojną obojętnością, bo się jej spodziewaliśmy, no to tak naprawdę końca datu, więc to, to, jest, to jest dziecinada, to jest, to jest przedszkole, polityczne przedszkole, mówienie o aktach dywersji w Polsce w krajach sojuszniczych i eskalowanie w ten sposób napięcia. No, Wystarczy, wystarczy spojrzeć, jak wyglądała polityka państwa polskiego w ostatniej dekadzie, jak mocno była wspierana i opozycja rosyjska, tworzone jakieś quasi rządy na uchodźstwie i to, które obradowały w Polsce, nawet w budynkach administrowanych przez, yy, przez państwo polskie. Yy, mieliśmy do czynienia z wspieraniem i cały czas mamy z ogromnym wspieraniem opozycji przeciwko legalnym władzom, czy to Republiki Białoruś, czy właśnie Federacji Rosyjskiej, no, czy to nie są akty wrogie, czy to nie są akty swego rodzaju dywersji politycznej, no też trzeba mieć na to, trzeba oczywiście to wszystko uwzględniać, podobnie jak wspieranie militarne Ukrainy i prawda całe to werbalne wsparcie i atakowanie Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej, no to niestety prowadzi do. Do eskalowania napięcia. Wiemy doskonale, że ta sytuacja wojny na Ukrainie wcale nie jest czarno-biała. Wiemy doskonale, że jest bardzo wielu ekspertów w samych Stanach Zjednoczonych i w ogóle na zachodzie Europy, którzy jasno wskazują, że Zachód jest współodpowiedzialny za wojnę na Ukrainie. Tak mówi profesor John Mearsheimer, tak mówi profesor Jeffrey Sachs, czyli ludzie, którzy mają renomę międzynarodową, byli podejmowani można powiedzieć z honorami także w Polsce, zresztą profesor Jeffrey Sachs był swego czasu ulubieńcem środowisk neoliberalnych w Polsce, Gazety Wyborczej, był doradcą rządu Tade premiera Tadeusza Mazowieckiego, współpracował z profesorem Leszkiem Balcerowiczem i tak, i tak dalej. No, okazuje się, że ten sam człowiek, który był można powiedzieć takim współtwórcom tej transformacji ustrojowej w Polsce, dzisiaj jasno mówi o tym, że Zachód, a konkretnie Stany Zjednoczone, są współodpowiedzialne za wybuch wojny na Ukrainie, że to Stany Zjednoczone sprowokowały tę wojnę, tak? Mówi profesor Jeffrey, Jeffrey Sachs. Warto o tym oczywiście pamiętać. Natomiast to, co się wydarzyło podczas obrad Rady Ministerialnej OBWE na Malcie jest kompromitacją państwa polskiego trzeba nazywać rzeczy po imieniu podczas tego przemówienia ministra spraw zagranicznych Rosji Siergia Ławrowa w dniu 5 grudnia bieżącego roku zaledwie kilka delegacji opuściło salę w geście protestu, w tym oczywiście były to kraje bałtyckie, które słyną już z tego, że stały się takim no swego rodzaju pasem transmisyjnym realizacji polityki anglosaskiej w tej części Europy. Wiadomo, że bez parasola amerykańskiego nie zrobiłby kompletnie nic i widać tutaj no ogromny serwilizm, ogromny, ogromny klientyzm w postaci polityki tych państw. Niestety do polityki tak małych państw przyłącza się Polska, która mogła aby odgrywać rolę mediatora w tej części Europy, państwa poważnego, hubu logistycznego, hubu gospodarczego, centrum gospodarczego naszej części Europy. Natomiast no, Polska tak naprawdę zniża się do poziomu Litwy, Łotwy i Estonii i odgrywa rolę takiego, no, można powiedzieć, yy, Państwa, no kolejnego klienta Stanów Zjednoczonych w tej części Europy, co jest niestety bardzo źle przyjmowane na arenie międzynarodowej wśród państw, wśród mocarstw, które kwestionują hegemonię Stanów Zjednoczonych i trzeba to jasno, jasno podkreślić. To, co się, zresztą też warto podkreślić, że wystąpienie Siergieja Ławrowa w kraju Unii Europejskiej było pierwszym wystąpieniem od czasu rozpoczęcia. Nowego etapu wojny na Ukrainie od 2022 roku. Widać, że Siergiej Ławrow nie jest izolowanym politykiem na arenie międzynarodowej. Widać, że cała ta narracja o izolacji międzynarodowej Rosji. Rozpada się niczym domek z kart. Myślę, że warto także zacytować tutaj Radosława Sikorskiego i przyjrzeć się tej argumentacji, mimo wszystko, co, co stało za tym teatralnym i, i no w gruncie rzeczy śmiesznym gestem szefa polskiej dyplomacji. Cytat: Moje przesłanie do delegacji rosyjskiej jest następujące. Nie damy się nabrać na wasze kłamstwa. Wiemy, co robicie. Próbujecie odbudować imperium rosyjskie, a my wam na to nie pozwolimy. Będziemy się wam przeciwstawiać na każdym kroku. Koniec cytatu. No, jak widać, jest to. Taka próba wchodzenia w buty polityków sanacyjnych, polityków, którzy w II Rzeczpospolitej potrząsali szabelką, mówili, że nie oddadzą ani guzika, że są silni, zwarci, gotowi. I tutaj bardzo buńczucznie minister Sikorski mówi o tym, że nie pozwoli odbudować Imperium Rosyjskiego. Ciekawe jakimi siłami i środkami, bo wiemy doskonale, że Polska nie posiada... Ani systemu, efektywnego systemu obrony powietrznej, ani systemu obrony cywilnej, szkolenie rezerwy wygląda dramatycznie. Polacy nie chcą iść na żadną, na żadną wojnę, no naprawdę jest to. Karykatura, jest to groteska. Jest to groteska, jest to tani kabaret, tak naprawdę dla naiwnego widza. Wiemy doskonale, że mówienie o tych wszystkich. W cudzysłowie, z zbrodni, rosyjskich zbrodniach wojennych jest zawsze mówieniem w oderwaniu od rzeczywistości, która istnieje na Ukrainie, bo nie jest tak, że zbrodni dokonuje tylko jedno wojsko, jedne siły zbrojne. Wiemy doskonale, że jest zupełnie inaczej i są dokumentowane zbrodnie także ukraińskie oraz zbrodnie dokonywane przez obywateli krajów zachodnich. Też trzeba o tym wyraźnie powiedzieć. Wiemy doskonale, że jest powołana komisja. ONZ, Komisja, Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ do spraw zbrodni na Ukrainie. Przewodniczącym tej komisji jest pan Erik Mosse, który we wrześniu 2023 roku powiedział wyraźnie, to jest cytat z Erika Mosse. Na obecnym etapie nie doszliśmy do wniosku, że na Ukrainie ma miejsce ludobójstwo. Koniec cytatu. Bardzo jasne wskazanie co do zbrodni wojennych. Zbrodnie wojenne na każdej wojnie dokonują wojska obu stron. W tym przypadku to nie tylko. Wojska stron bezpośrednio zaangażowanych, ale także tych obywateli tych państw, które uczestniczą. I warto mieć to na uwadze: mówienie tylko i wyłącznie o zbrodniach rosyjskich i kompletne milczenie na temat zbrodni popełnianych przez żołnierzy ukraińskich. No jest nie tylko nie w porządku w sensie moralnym, w sensie prawnym, ale ma także daleko idące swoje konsekwencje w przyszłości. Musimy sobie o tym zdawać sprawę, że są bardzo mocno dokumentowane zbrodnie dokonywane przez żołnierzy ukraińskich i przez najemników zachodnich i no pytanie kto będzie płacił odszkodowania, pytanie jak będzie wyglądał proces międzynarodowy, czy będzie powołany specjalny komitet uzgodniony przez Stany Zjednoczone i przez Federację Rosyjską, jak to wszystko będzie wyglądać? Mogę tutaj państwu pokazać, że jest dokumentacja, chociażby w postaci takiej książki, Zbrodnie Ukrainy przeciwko ludzkości 2022-2023 to książka z zeszłego roku. Książka bardzo obszerna, licząca ponad 350 stron, ponad 400 świadectw udokumentowanych zbrodni dokonywanych przez żołnierzy ukraińskich. Jakby do tego jeszcze dodać to, co się działo wcześniej: ostrzeliwanie Donbasu, ostrzeliwanie budynków cywilnych przez siły zbrojne Ukrainy. To do, to, do czego doszło w Odessie, spalenie żywcem w budynku związków zawodowych, właśnie opozycjonistów. Do tego dodajmy to, co się dzieje obecnie w Obwodzie Kurskim na terenie Federacji Rosyjskiej. Wiemy już także z mediów społecznościowych, że dochodzi do zbrodni wojennych dokonywanych przez żołnierzy ukraińskich. No to jest pytanie, jak, w którą stronę się to potoczy. No przecież Ukraina tę wojnę zdecydowanie przegrywa. Nikt dzisiaj przy zdrowych zmysłach nie twierdzi, że Rosja, że, że, że Rosja przegra, że Ukraina zdobędzie Krym, że odzyska Krym, że zajmie terytoria sprzed 2014 roku. Wiemy doskonale, że dzisiaj w otoczeniu Donalda Trumpa już są bardzo konkretne plany. Mówiłem o tym wielokrotnie w podcaście geopolitycznym Zakończenia tego konfliktu i przekazania Rosji sporej części terytorium Ukrainy. Mówi się m.in. o 20% terytorium Ukrainy, które miałyby być Rosji prze, przekazane. Ukraina miałaby być krajem neutralnym z zakazem członkostwa w NATO i w jakimkolwiek innym sojuszu polityczno-militarnym. Mówi się o perspektywie nawet rosyjskiego kontyngentu wojskowego itd., tak itd. Tak więc mamy do czynienia z sytuacją, w której prędzej czy później dojdzie do osądzania zbrodni wojennych, i nie będą to tylko i wyłącznie, jakby chciał minister Sikorski czy inni politycy w Warszawie, w cudzysłowie, rosyjskie zbrodnie wojenne. Pamiętajmy, że tych takich udokumentowanych. Materiałów jest całkiem sporo. Pamiętajmy, że grupa BRICS, że globalne południe również bardzo mocno dokumentuje to, co się dzieje na Ukrainie, i nie zdziwiłbym się, gdyby kraje kolektywnego zachodu były oskarżane o zbrodnie popełniane przez ich obywateli, którzy Część legalnie, część nielegalnie y, służy w różnego rodzaju formacjach, tak zwanych formacjach ochotniczych, y, międzynarodowych. Pytanie, na ile są to formacje legalne, a na ile są to grupy terrorystyczne, to jest pytanie oczywiście o, o konsekwencje tego, tego wszystkiego. Pytanie, ilu y, tak zwanych najemników z Polski jest na Ukrainie i ilu z nich tak naprawdę miało. Pozwolenie ze strony władz Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie obowiązującego prawa, no bo przecież służba w obcym wojsku jest bez wymaganego zezwolenia zakazana. Co więcej, jest spora część obywateli polskich, która chlubiła się w internecie swoimi kontaktami z także służbami specjalnymi Ukrainy, co już podlega pod zupełnie inny paragraf, pod, pod oczywiście szpiegostwo. I to, jest, to są problemy, z którymi Polska będzie się musiała liczyć. No, Także najemnicy z krajów Europy Zachodniej wrócą kiedyś do swoich krajów macierzystych, przynajmniej część z nich oczywiście wróci do swoich krajów macierzystych, nie wszyscy wrócą, a na pewno nie wszyscy, nie wszyscy żywi. Więc, ale ci, którzy wrócą, pytanie o ich lojalność. Czy będą bardziej lojalni wobec ukraińskich służb specjalnych, czy będą wobec swoich krajów ojczystych? To jest. Oczywiście, potężny problem także dla państwa polskiego, bo wiemy, że skutki tej wojny mogą być bardzo różne. Może wystąpić syndrom sztokholmski. Ukraina może po tej wojnie, to co zostanie z Ukrainy, sprzymierzyć się z Rosją. Takie warianty są rozważane, takie scenariusze są omawiane, stety czy niestety, i musimy sobie z tego zdawać, zdawać sprawę. Natomiast no, ważnym elementem tego wszystkiego jest także Także to, iż dochodzi do nieformalnych rozmów rosyjsko-amerykańskich. Ważną taką jaskółką tego typu rozmów był wywiad przeprowadzony przez Takera Carlsona, znanego amerykańskiego dziennikarza i publicystę, z szefem rosyjskiego MSZ-u, no, z Siergiejem Ławrowem, który... Powiedział wprost, że głównym warunkiem do zakończenia wojny jest neutralny status Ukrainy. Wtedy dopiero można mówić o jakichkolwiek gwarancjach bezpieczeństwa, zdaniem szefa rosyjskiego MSZ-u. Co więcej, tutaj wysłał Ławrow przez ten wywiad taki bardzo istotny sygnał do nowej administracji, do administracji prezydenta Donalda Trumpa, która oczywiście... Będzie, Trump będzie zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych 20 stycznia 2025 roku, ale to jest bardzo istotny sygnał mówiący o tym, to jest cytat z Ławrowa, chcielibyśmy mieć normalne stosunki ze wszystkimi naszymi sąsiadami oczywiście, ale ogólnie ze wszystkimi krajami, szczególnie z tak wielkim krajem jak Stany Zjednoczone, a prezydent Władimir Putin wielokrotnie wyrażał szacunek dla narodu amerykańskiego, dla amerykańskiej historii, dla amerykańskich obywateli. Osiągnięć na świecie i nie widzimy żadnego powodu, dla którego Rosja i Stany Zjednoczone nie mogłyby współpracować dla dobra wszechświata. Koniec cytatu. No i to jasna, jasny sygnał. Bardzo w języku dyplomatycznym to jest sygnał gotowości do podjęcia rozmów o odprężeniu, może nawet nie o tyle resecie, co o odprężeniu w relacjach wzajemnych i to powinno dać bardzo dużo do myślenia. Polska nie powinna wchodzić w rolę klienta Stanów Zjednoczonych, ponieważ doskonale wiemy, że w wielkiej polityce, w wielkiej strategii interesy junior partnerów są po, poświęcane niczym gambit w szachach na, na rzecz właśnie interesów wielkich mocarstw. Wiemy doskonale, że to nie służy interesowi państwa polskiego w sytuacji, kiedy może dojść do odprężenia już niedługo amerykańsko-rosyjskiego, takie napinanie struny przez polityków w Warszawie, którzy nie mają żadnych atutów, nie mają... Na, ani sił zbrojnych, ani pozycji międzynarodowej, która dawałaby im nawet rolę lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a cóż dopiero na świecie, no jest skrajnie niekorzystne z punktu widzenia interesów państwa polskiego. W interesie państwa polskiego jest występowanie w roli mediatora i dążenie do tego, aby jak najszybciej zakończyć wojnę na Ukrainie, aby Polska przestała ponosić ogromne koszty. Ogromne koszty wspierania Ukrainy i Ukraińców w interesie państwa polskiego jest powrót tych wszystkich obywateli Ukrainy, którzy otrzymali tymczasowe schronienie na terytorium państwa polskiego, i powrót tych ludzi na Ukrainę. To jest w interesie państwa polskiego. W naszym interesie nie jest przyjmowanie kolejnych imigrantów z Ukrainy, a już nie daj Boże weteranów, kombatantów stamtąd. W naszym interesie jest jak najszybsza penalizacja banderyzmu. I w Polsce, i na samej Ukrainie. To jest warunek, moim zdaniem, sine qua non, czyli warunek konieczny do normalizacji relacji z Ukrainą. W interesie państwa polskiego jest jak najszybsza normalizacja relacji z Białorusią i Rosją. Tutaj naprawdę nie pomoże milionowa armia. Nie pomoże kolejny tysiąc czołgów, nie pomoże kolejny zakup samolotów, itd, tak i tak dalej. Wiemy doskonale, czym się skończyło posiadanie milionowej armii przez Drugą Rzeczpospolitą i mówienie o tym, że Polsk wmawianie sobie, że Polska jest mocarstwem i że silni zwarci i gotowi. Wiemy, czym się to skończyło tragedią września 1939 roku, hekatombą ludności cywilnej. To nie tędy droga. Droga do pokoju, droga do bezpieczeństwa, droga do dostatku dla państwa polskiego i dla Polaków, to droga do, do normalizacji relacji ze wszystkimi naszymi sąsiadami. Zasada: doktryna zero wrogów wśród sąsiadów, po oczywistych, o, oczywiście spełnieniu pewnych warunków, takich jak chociażby penalizacja banderyzmu na Ukrainie, o czym powtarzam. Gwarancja. Pokoju, gwarancja bezpieczeństwa to normalne relacje transakcyjne, handlowe z sąsiadami, w tym oczywiście z Federacją Rosyjską i z Białorusią. Dziękuję Państwu za uwagę.